Dzień dobry Państwu. Chciałbym dzisiaj mówić z Państwem, jakie czynności należy przedsięwziąć, jeżeli po rozwodzie zdecydujecie się Państwo powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Jedno zastrzeżenie, bardzo istotne, to to, że powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest tylko w określonym terminie. Takie oświadczenie należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska składacie Państwo konsulowi. W tym celu należy zarezerwować wizytę w konsulacie za pośrednictwem strony internetowej e-konsulat.gov.pl. Wybieracie Państwo wizytę prawną. Jeśli chodzi o dokumenty, które są niezbędne do złożenia oświadczenia, to po pierwsze polski paszport lub dowód osobisty, ważny polski dokument tożsamości. Po drugie, odpis aktu małżeństwa polski, to znaczy taki, który został transkrybowany do polskich ksiąg stanu cywilnego, bądź też został sporządzony w Polsce. I po trzecie, powinniście Państwo przedłożyć odpis prawomocnego wyroku rozwodowego. Konsul z tej czynności sporządzi protokół, który podpisze wraz z Państwem i przekaże do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Oświadczenie złożone w ustawowym terminie stanowi podstawę do zmiany Państwa nazwiska na to, które było noszone bezpośrednio przed zawarciem związku małżeńskiego. Czynność polegająca na przyjęciu od Państwa oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska jest czynnością płatną. Wiąże się z uiszczeniem opłaty konsularnej w wysokości 50 euro w gotówce bądź przelewem na rachunek ambasady RP w Paryżu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tej czynności lub innych spraw z zakresu stanu cywilnego, zachęcam Państwa do kontaktu z naszą ambasadą mailowo bądź też telefonicznie. Życzę Państwu dużo zdrowia. Do zobaczenia w Wydziale Konsularnym Ambasady w Paryżu.